Szczęść Boże, coś wam powiem. Woda i duch to dwa symbole użyte dzisiaj przez Jezusa. Oba wyrażają działanie Ducha Świętego, który oczyszcza i daje życie, gasi pragnienie i oddycha, łagodzi i mówi. Woda i duch czynią jedno. Dzisiejsze spotkanie pod osłoną nocy jest katechezą chrzcielną. W rytuale chrzcielnym zanurzenie w wodzie jest symbolem śmierci, a wyciągnięcie z wody jest symbolem nowego życia. Nikodem był religijnym przywódcą, faryzeuszem, ale przyszedł w nocy, bojąc się opinii uczonych w prawie, bojąc się tego, co o nim pomyślą. Noc też ma swój symboliczny wymiar, bo jest czasem poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania. Często wtedy myślimy o życiu, bo wszystko inne już wygasa. Nie zajmujemy się pracą, dzieci śpią, robi się ciszej, a wtedy mamy czas na przemyślenia, na zastanowienie się. Tego, co przychodzi nam w odpowiedzi, nie zawsze rozumiemy. Nikodem nie pojął sensu nowego narodzenia, bo jak starzec może na nowo wejść w łono matki? To jest niemożliwe. Ciało się nie zmieści. Ale duch? Duch przenika. I nowość życia polega na narodzeniu się z ducha. Narodzenie się z ducha polega na przyjęciu Słowa Bożego oraz na poddaniu się jego działaniu. Nowe narodzenie to uczynienie ze swojego życia takiej żyznej gleby, w której może zakiełkować ziarenko Słowa. Po święcie Bożego Miłosierdzia zostaje nam przedstawiony horyzont wspólnoty Kościoła. Bez obecności Ducha Świętego nasza codzienność, w której zmagamy się z różnymi ograniczeniami, gdzie doświadczamy niepewności jutra, gdzie dotykają nas wszelkie trudności i niedogodności, będzie tylko wielką udręką. A co w tym wszystkim robi przykład wiatru? Przecież nie da się go kontrolować, nie da się go okiełznać, nie widać go, ale słychać i widać jego działanie. I to samo jest właśnie z duchem. Nie musimy go widzieć, ale wystarczy, że poddamy się jego prowadzeniu, by nami kierował. Nie na odwrót. To spotkanie Nikodema z Jezusem, choć dokonało się w ukryciu, wpłynęło na jego życie. Ewangelia przytacza dwa takie momenty, kiedy miał odwagę stanąć w obronie Jezusa. Pierwszym było spotkanie Sanhedrynu, gdzie źle mówiono o Jezusie i jego nauczaniu. I Nikodem miał odwagę przeciwstawić się temu, co oczywiście zostało źle odebrane przez zgromadzonych. A drugim faktem jest jego pomoc przy pogrzebie Jezusa. To nam pokazuje tylko jedno. Nie postąpił tak z własnej woli, ale dał się poprowadzić. Jako szanowany przedstawiciel grupy, która sprzeciwiała się Jezusowi, nie przyklaskiwał większości, ale miał swoje zdanie. To jest ważny obraz dla nas. Trzeba przestać czasem kalkulować, co nam się opłaci, a pójść za głosem serca. Dziś po wiekach wspominamy właśnie Nikodema jako tego, który zatroszczył się o ostatnią posługę wobec Jezusa. My bez Ducha Świętego jesteśmy bezradni. Bez Niego będziemy okopywać się i bronić swojego komfortu, swojego ego, swoich nawyków. Duch nie pozwala siedzieć bezczynnie. Przede wszystkim nie pozwala na byle jakość. My często próbujemy ustawiać Boga pod swoje potrzeby, chyba nawet przez większość życia. Ale podejmując ryzyko i poddając się Jego woli, doświadczymy nowego życia. Prawdę mówiąc, nic nie tracimy, ale zysk może przekraczać nasze wyobrażenia. Ryzyko może przynieść nowe życie. Z Panem Bogiem.